Na planie, tak jak wspomniałeś zresztą, jest ekipa około 30 osób. Czy operatorzy są jakoś może uczeni lub szkoleni, jak nagrywać, co mogą pokazywać, a jak a może w jakichś sytuacjach nie wolno na przykład blisko podchodzić? Jak to jest od tych kulis? To znaczy, to jest sytuacja taka, że akurat ludzie z zespołem Downa mają bardzo łatwą, bardzo dużą łatwość w nawiązywaniu kontaktów. Ufają? Tak, ufają. To znaczy, to jest coś takiego, że oni podchodzą do każdego człowieka, do człowieka dobrego. Oczywiście w momencie, kiedy zostaną zawiedzeni albo w jakiś sposób źle potraktowani, no to następuje taki emocjonalny zwrot. Natomiast jeżeli chodzi o taki pierwszy kontakt, to jest on bardzo zawsze serdeczny i przepełniony taką dobrą energią i entuzjazmem. Bohaterowie Down the Road zwracają uwagę na ekipę. Trwa to średnio 40 minut pierwszego dnia zdjęć, prawda? A potem jakby kompletnie obojętnieją na to. Oczywiście mamy cały czas tę relację, wszyscy mamy relację z ekipą, więc dużo bardzo ciekawych rzeczy dzieje się poza. Natomiast nie było żadnego przeszkolenia na takiej zasadzie, że pewnych rzeczy nie powinniśmy robić. To znaczy ludzie, którzy pracują przy Down the Road mają... Nie tylko są nauczeni, ale mają pewnego rodzaju właściwą, że tak to ujmę, wrażliwość. Intuicję i operatorzy wiedzą, kiedy nie podchodzi z kamerami. Wystarczy, że bohater powie, że nie czuje się komfortowo i to jest koniec w tym momencie ujęcia.